Słuchajcie, coś wam powiem. W moim domu była tradycja, że zawsze się obchodziło święto Matki Bożej Gromicznej. Był to obowiązek, gdzie ojciec, mama i my z siostrami chodziliśmy do kościoła. Było też tak, że trzeba było bardzo pilnować po powrocie z kościoła, żeby dojść do domu, żeby to światło tej gromicy nie zgasło. Bo to może w wierzeniach, może w przesądach, ale w przesądach raczej mojej rodziny było to, że jak ta świeca zgasła po drodze, to znaczy zwiastowała jakieś nieszczęście. I bardzo żeśmy pamiętali o tym, żeby tak okryć to światło tej gromicy i donieść ją do domu i potem ją schować za ołtarz, żeby do końca ona się świeciła. Jeżeli już byliśmy w domu, to ojciec pozwalał nam zdmuchnąć tą świecę. Inaczej nie było to możliwe. Tak to pamiętam ze swojego dzieciństwa. A u mnie to było tak, że jak żeśmy wracali jako małe dzieci z babcią przede wszystkim, bo babcia była to seniorką rodu i ona nas tam ogarniała i te gromice niosła i już jak żeśmy doszli z tym światłem do domu i babcia spuściła nas, że tak powiem, z oczu, to my palce żeśmy wkładali do tej gromnicy, żeby ta świeczka się oblepiła na te nasze palce. No jak to babcia zobaczyła, to krzyczała. Załamała i krzyczała, a my tylko patrzyliśmy, jak ten palec wsadzić w tą starinę. No i żeśmy się bardzo cieszyli z tego psikusa, ale później żeśmy spoważnieli, bo jak babcia nam pogroziła, a to była osoba, którą szanowano w domach dawniej bardzo, liczyliśmy się z jej zdaniem, musieliśmy klęknąć razem do pacierza, przeżegnać się, pomodlić się i wtedy Pan Bóg wierzyliśmy, że da nam wszelkie łaski na nasz dom. Słuchajcie, jeszcze coś wam powiem. W moim domu nie było takiej wielkiej gromicy, natomiast była gromica bardzo szeroka i taka w kolorze takiego beżu ciemnego, brązu. I jak myśmy wrócili już z tą gromicą do domu, to ta steryna tak ciekła. A ja bardzo lubiłam tą sterynę oskubywać, obłupiać i zawsze tak zanim położyłam albo oddałam rodzicom tą gromicę, to na stole przy mnie było mnóstwo tej steryny, takiej w kawałkach, w różnych takich. Bo nie robiło się takich dawniej takich osłonek. Osłonek jak są teraz. No, nie tylko w kościele to słuchajcie, lało się tak, po tych ławkach. Ale mało, że po ławkach, po ubraniach. Po ubraniach. I tak prawdę mówiąc, kiedyś to jeśli się już robiło gromnicę, to byli od tego naprawdę dobrzy fachowcy, tak. I to się robiło z wosku. Mówiłam, że wosku była, to już ta gromnica miała swoją objętość. Nawet były te specjalnie robione takie wysokie jeszcze świece, oddawane na ofiarę przy ołtarzu, to się zatykało, to zostawiało, a swoje gromnice się wracało. To był taki obyczaj, który już no, kilkaset wieków już było to stosowane i dotrwało to nieraz i do tej pory. Ale słuchajcie, tę gromnicę to się tylko paliło w takich no, ważnych wydarzeniach chrześcijańskich, w życiu rodzinnym. Była to gromnica powiedzmy od tej burzy, jak żeśmy już kiedyś tam wspominali, która chroniła domostwo. Była też gromnica, jak odchodził ktoś już na tamten świat, to się w rękę zmarłemu dawało, mówiło się pacierze przy takim zmarłym. Wtedy Pan Bóg mu przebaczał winy i zabierał go do nieba. Tak, to było tak, bo to zanim ręce zastygły i to gromnice między palcem. Ale ta gromnica to przechodziła z pokolenia na pokolenie. Tak, czasami był taki mały ogarek, ale on pozostawał na pamiątkę i dla tradycji w rodzinie. Jej miejsce zawsze takie najbardziej święte, to było za największym obrazem Matki Domu Boskiej, Świętego. Tak, to był tam zawsze ta gromica chowana. No ty coś, Henio, może powiesz, co? Ja pytałem mojej 90-letniej mamy, jakie ona pamięta zwyczaje związane z tym świętem, więc ona mi powiedziała tak, że u niej w domu to spalało się ten wianuszek z oktawy Bożego Ciała, robiony własnoręcznie przez moją mamę, jest ten wianuszek to było jednocześnie takie okadzenie domu. Natomiast gromnico mówi, że jak ojciec wchodził, jak tylko wchodził, próg przestąpił, to robił krzyż, osmalał sufit tym płomieniem. No to
z takiego stanu. Tak, ten znak krzyża tak, po prostu miał bronić, tak, chronić cały dom. No tak, tak, bo na pewno może też i może i obchodził ten dom, ale ja tego nie wiem. Ja też nie pamiętam różnych rytuałów z tą gromicą, ale to, że tylko się, tak jak już powiedziałam, wracało się do domu i trzeba było pamiętać o tym, żeby ten płomień gromnicy został w domu i dopiero wtedy można było to smutnąć. Kochani, bardzo często bierzemy udział w różnego rodzaju świętach kościelnych, ale my jako już i to średnie pokolenie i nasze dzieci nie zawsze wiemy, jak te święta były obchodzone w naszej polskiej tradycji ludowej. Także ja chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, że zadaliście sobie ten trud mimo dzisiejszego zimna i mrozu i tego śniegu, którym nas Pan Bóg obdarował tak naprawdę, bo mamy dzisiaj, dzisiejszy dzień mamy tak naprawdę, no jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to 100 lat temu wyglądało. Także ten śnieg to tak naprawdę chyba żeśmy sobie wszyscy wymodlili. I chciałam bardzo, bardzo podziękować za to, że macie odwagę, chęć i radość pokazywania tej dawnej polskiej tradycji i za to Wam serdecznie dziękuję. Serdeczne Bóg zapłać. My też dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w takiej inscenizacji, żeby przypomnieć młodym, słuchajcie, jak ale, to było. Ale nasz trud to jest żaden, bo jak się do kościoła szło 3-4 kilometry, to dopiero był trud. Także zaczynamy od nowa tę inscenizację i idziemy do kościoła najbliższego, który jest oddalony o 3 kilometry stąd. Przez Groblę się. Przez Groblę przejdziemy. To idziemy. No, dziękujemy, idziemy przez Groblę do kościoła.